Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że i dzisiejszego wieczora możemy spędzić wspólnie trochę czasu na rozważaniu Bożego Słowa. Mamy kolejne spotkanie z cyklu Od Słowa do Słowa. Do Słowa, czyli do Słowa Bożego. Ale zanim je przeczytam, chciałbym zadać Wam pewne pytanie, bardzo proste pytanie. Ale pomyślcie, jak się czujecie, kiedy ktoś Was widzi? Albo inaczej, kiedy ktoś was ogląda, powiemy, to zależy, prawda? Czasami jest to nam zupełnie obojętne, czasami jest to może nawet i przyjemne, czasami jesteśmy zakłopotani. To zależy, kto patrzy, w jakich okolicznościach i to decyduje o wielu wielu naszych odczuciach. Ja chciałbym dzisiaj przeczytać pewien urywek Starego Testamentu, jeden z pięknych psalmów, który mówi o tym, że ktoś na mnie patrzy, ktoś mnie widzi. Jest to Psalm 139 i pozwólcie, że chociaż jest on dosyć długi, chciałbym przynajmniej część jego przeczytać. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przy, przed Obliczem Twoim ucieknę. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorze i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie Ręka Twoja, dosięgłaby mnie Prawica Twoja. I gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje, i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje. I duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W Księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszły, przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twoje, Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. W piękny, poetycki sposób psalmista, na początku psalmu czytamy, że jest to psalm Dawidowy, mówi o niezwykłych przymiotach Boga. Bóg, który wszystko wie. Bóg, który przenika najgłębsze głębiny. Bóg, który zna wszystkie moje czyny, to co robię. Ale jest to Bóg, który zna także moje myśli, moje pragnienia, moje intencje, którymi się kieruję, gdy coś robię. Czytamy, że Bóg zna fakty z mojej przeszłości, ale zna także całą moją przyszłość. Nie ma takiego miejsca, do którego nie sięgałaby władza Boga. Ciemność dla Boga nie stanowi żadnego problemu. Czytamy o tym, że Bóg jest naprawdę w tym wszystkim Wszechmocny. Nad wszystkim władza, wszystko widzi, wszystko przewiduje, dla Niego nie ma żadnych tajemnic. I jestem ja, człowiek, którego to wszystko dotyczy. I chciałbym wrócić do tego pytania, od którego zacząłem dzisiaj. Nawet w kontekście tego psalmu. Co myślisz, co czujesz wtedy, kiedy uświadamiasz sobie, że ktoś Ciebie widzi? No, teraz myślę o Bogu. Co czujesz, kiedy uświadamiasz sobie, że Bóg Ciebie widzi? Teraz widział Cię godzinę temu, dwie godziny temu, w każdym czasie. I przesłaniem tego psalmu na pewno nie jest to, żebyśmy... Hmm, Uważali, co robimy, bo Bóg patrzy, i jeżeli zobaczy coś, co mu się nie podoba, to będziemy mieli problemy. Chyba nie w tym kontekście. Oczywiście powinniśmy uważać, co robimy w życiu. Ale tak naprawdę myślę, że w tym psalmie jest zawarta pewna bardzo pozytywna myśl. Otóż w psalmie, o którym, który czytałem, jest powiedziane, że tak naprawdę bez względu na sytuację, bez względu na okoliczności, nigdy nie jesteśmy sami. Nigdy nie jesteśmy osamotnieni. I to jest piękne. Dla mnie to jest naprawdę bardzo niezwykła myśl. Czytamy tutaj o Bogu, który mnie widzi, ale nie czytamy o Bogu, który mnie podgląda, bo to ma negatywne znaczenie. Nie czytamy o Bogu, który mnie podsłuchuje. To nie jest jakaś totalna inwigilacja każdego człowieka. Nie. Jak powiedziałem, mi ten psalm kojarzy się z czymś bardzo pozytywnym. Bóg jest pokazany jako ten, który jest taką integralną częścią mojego życia, naszego życia. Kiedyś apostoł Paweł miał okazję rozmawiać w Atenach z pewnymi ludźmi, słuchaczami. Mamy tę historię opisaną w XVII rozdziale Księgi Dzieł Apostolskich. Ludzie wykształceni, wiadomo, Grecja to kolebka filozofii, a więc nie brakowało tam ludzi uczonych, ale on przedstawia im właśnie tę niezwykłą prawdę i mówi do nich tak. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze Ziemi. Ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, Czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Piękna myśl. Bóg, który wydaje nam się daleki. Bo często mówimy, Bóg przebywa w niebie, a my mieszkamy na ziemi. Niebo to piękne miejsce. My mieszkamy w miejscu, które jest czasami trochę szare i. I nie zawsze, nie zawsze przyjemne. Ale czytamy o Bogu, który nie jest daleko od każdego z nas, ale czytamy dalej słowa apostoła Pawła, który mówi, albowiem w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bardzo mi się to podoba. Jest to piękna myśl, która pokazuje mi Boga, który jest bliżej niż sobie często to uświadamiam. Boga, który nie jest kimś, kto spogląda nam, z daleka, obserwuje albo nie obserwuje, nie jest blisko, jest częścią mojego życia, nawet kiedy o tym nie myślę. I to jest naprawdę niezwykle dobra nowina. Wiecie, moglibyśmy myśleć też o tej obecności Boga w naszym życiu jako o takiej dobrej sposobności wtedy, kiedy żyjemy razem z Nim, kiedy żyjemy takim życiem, które, które może Mu się podobać. Ale on bywa z nami w różnych chwilach. Myślę o takiej historii, która może nam to zobrazować, historii, którą mamy opisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej, na samym prawie początku Biblii. Jest to szesnasty rozdział tej księgi, a mówi o wydarzeniu, które naprawdę skomplikowało niezwykle życie jednego z patriarchów Abrama. Wtedy. Wtedy jeszcze tak miał na imię. Czytamy o tym, że długo czekał na potomstwo ze swoją żoną Saraj, ale, ale nie miał dzieci. I po takim wieloletnim oczekiwaniu wpadł na pomysł, chociaż chyba nie musiał aż tak bardzo być twórczy, ponieważ prawa, które znał, prawa, które obowiązywały w tamtych czasach, a nie mówię teraz o prawie Bożym, ale mówię ogólnie o starożytnych prawach. Mówiły, że kiedy kobieta na przykład nie może urodzić dziecka, to to dziecko może jej urodzić na przykład jej służąca. I na taki pomysł wpadł Abram, jego żona i padło na Hagar, która miała urodzić syna Abramowi i Saraj. I rzeczywiście czytamy, że Abram ee, Obcował z tą kobietą, ona poczęła, ale już na samym początku zauważyliśmy, że ma z tego wiele kłopotów, ponieważ tak naprawdę Hagar zaczyna myśleć o sobie coraz więcej, jest z siebie dumna, chyba zaczyna pogardzać swoją panią, a Sara nie jest jej dłużna. Próbuje ją w ten sposób, w jakiś sposób doprowadzić do porządku. I Hagar. Ujęta być może ambicją, postanawia nie poddać się i ucieka z tego domu. I to, co chcę przeczytać, jest nieco dalej. Otóż czytamy, że i znalazł ją Hagar, Anioł Pański, przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Kobieta. Niewolnica, gdzieś daleko od skupis ludzkich, nad jakim źródłem, i pojawia się ktoś, kto mówi do niej po imieniu. Mówi, jesteś niewolnicą Saraj. Skąd przychodzisz? Dokąd idziesz? Wszystko wie, ale jest zainteresowany tym, co usłyszy. Ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią, moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani oddaj się pod jej władzą. Dalej czytamy, że obiecuje jej, że urodzi syna, mówi o tym, jak nada temu synowi, jakie da mu imię. Czytamy, że z niego powstanie też wielki naród. Ale to, co mnie szczególnie w tej historii porusza, to chyba takie osobiste odczucia tej niewolnicy, która, jak czytamy w 13. wierszu tego rozdziału, powiedziała: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Studnią żyjącego. To jest cudowna cecha Boga. On istnieje, on żyje. Ale jest to ktoś, kto mnie widzi. I przynajmniej na jakiś czas jej życie, ponieważ dostosowała się do tej rady, na jakiś czas jej życie zostało uporządkowane. Przykład, który mówi o tym, że słowa z Psalmu są prawdziwe. I Bóg interesuje się nami nie tylko wtedy, kiedy nasze życie układa się tak jak należy, ale czasami nawet wtedy, czasami, zawsze, wtedy, kiedy sobie nawet to życie komplikujemy. Bóg jest blisko, widzi i, i chce nam pomóc znaleźć się w tej sytuacji i żyć najlepiej jak to możliwe w tych warunkach. Ale chciałbym, żebyśmy wrócili do psalmu, od którego zaczęliśmy rozważanie Bożego Słowa. Otóż czytałem psalm, ale nie do samego końca. Ten psalm 139 kończy się pewną prośbą. Otóż psalmista modli się tak. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. I tu, wydaje mi się, przechodzimy do bardzo istotnej takiej ludzkiej myśli. Bo zobaczcie, czytamy o Bogu, który wszystko wie o mnie, o Tobie. I można rzec, to jest oczywiste, bo to jest Bóg. Ale tak naprawdę psalmista mówi: Panie Boże, ja bym chciał też i sam siebie rozumieć. O. Często wydaje nam się, że my jesteśmy źródłem obiektywizmu, to my wszystkich rozumiemy, a na pewno rozumiemy siebie. Psalmista nie ma takiej pewności. Mówi: Panie Boże, zbadaj moje drogi, powiedz coś na temat mojego życia. Jaką ja drogą idę? Czy ja przypadkiem nie idę drogą, która prowadzi na zatracenie, drogą zagłady? Ciekawe. Ale Bóg, który wszystko wie, może powiedzieć mi coś na temat mojego życia. Może mi przekazać taką wiedzę, jaką potrzebuję. I myślę, że to była potrzeba nie tylko psalmisty, nie tylko Dawid widział, że nie zawsze chyba rozumie drogi, który mi chodzi. Nie zawsze potrafi ocenić sytuację, w jakiej się znajduje, albo w jaką wchodzi. Dlaczego tak jest? No, prorok Jeremiasz powiedział kiedyś, Podstępne jest serce ludzkie i zepsute, i któż może je poznać? Nasze serca są zepsute, podstępne. Czy nam się to podoba? Nie musi, ale taka jest prawda. Tak mówi nam Słowo Boże, z tym, że już w następnych słowach ten prorok Jeremiasz mówi: W imieniu Boga, ja Pan zgłębiam serce. My możemy błądzić. Możemy o sobie źle myśleć. Różnie to wygląda. Czasami myślimy o sobie, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy w rzeczywistości. To jest złe. Czasami myślimy o sobie gorzej niż jest w rzeczywistości. To też jest złe. Jak jest naprawdę? Co powinienem o sobie wiedzieć? Powiedziałem o słowach, które wypowiedział w imieniu Boga, prorok. Jeremiasz. Były to słowa zaczerpnięte z 17 rozdziału jego księgi. I cytowałem wiersz dziewiąty, później początek wiersza dziesiątego. Natomiast jest tutaj pewien taki niezwykły urywek. Mam na myśli wiersz czternasty. Taka przepiękna modlitwa, hmm. dla mnie wyjątkowa. Jedna z piękniejszych modlitw jaka jest w Biblii. Kiedy to Jeremiasz mówi: Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, Panie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Moja ulubiona modlitwa, może nie jedyna, ale piękny urywek, który mówi: Uzdrów mnie, Panie. Ty mnie uzdrów, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony, bo Ty jesteś moją chwałą. Myślę, że to wszystko, o czym dzisiaj mówię, wiąże się z sobą bardzo mocno. Bóg, który wszystko wie, chce, żebym ja też coś wiedział. Nie wszystko, nie muszę wszystkiego wiedzieć, ale powinienem znać prawdę o sobie, kim jestem, dokąd zmierzam, w jakim kierunku tak naprawdę układa się. Moje życie. Czy moje myśli o mnie są dobre, czy złe, prawdziwe, czy w jakiś sposób powykręcane? Wiem jedno: takiej odpowiedzi nie znajdę w sobie, ale psalmista o to się modlił? Jeremiasz prosi o uzdrowienie duszy? I myślę, że to ten czas, który teraz mamy. Może właśnie temu sprzyjać, bo zobaczcie, rozpoczęliśmy jakiś czas temu, święty dzień, kolejny święty dzień. I często mówimy, że jest to taki czas, w którym możemy naprawdę w wyjątkowy sposób poznawać Boga. Nie pracujemy wtedy. Nie zajmujemy się wieloma sprawami, które zajmują nam tyle czasu. Możemy na przykład czytać Słowo Boże. Mówimy, poznajemy wtedy Boga. Ale myślę, że to poznawanie Boga nie jest pełne wtedy, kiedy poznając Jego, nie zaczynamy lepiej rozumieć swojego życia i swoich dróg. Nie chodzi o wiedzę. Tu chodzi o to, żeby Bóg rzeczywiście uzdrowił moje serce, uzdrowił moją duszę, żebym rzeczywiście mógł doświadczyć, zobaczyć, czym jest Boża Chwała i oglądać ją w moim życiu. I tego, moi drodzy, nam wszystkim życzę. Tak jak powiedział psalmista, Badaj mnie Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną, tą dobrą. Niech Bóg nas właśnie taką prowadzi, ale w sposób, który uwzględnia także i moje myśli, o Nim i o sobie samym.